No i przyszła ta chwila, jak to mówili, nadejszła wiekopomna. Pierwszy test FTP przy użyciu Zwifta, oprogramowania Zwift. Nie spodziewam się cudów, rewelacji, bo wiadomo, że pierwszy i tak jest rzadko kiedy udany. W dodatku te wyniki też będą takie pi razy oko, bo to jednak nie z miernika mocy, a z czujników. Ale coś tam, mimo że powiedzą, zobaczymy, czy w ogóle go ukończę. Od tego trzeba zacząć. Dobra, włączam, załączam wentylator, żeby mnie chłodził dodatkowo. Skakuję. Jeszcze łyka przed. Niezorganizowany jest. Gdzie ta mysza? Czy ktoś ją widzi? A nie. To się wytnie. Wstępna moc jest ustalona według moich jazd do tej pory na Zwifcie na 196 W. Jeszcze miałem sobie głos trochę podciągnąć. Wiecie, jak trudno tak niską moc utrzymać? Wejścia minut 62 to niemożliwe, zanudzę się na śmierć. Kadencję podniosę na 99-100. Zobaczcie, jak mi waty skoczą. Coś tu jest nie tak. Nie dam rady utrzymać 60 W przy takiej kadencji.
80. Żarty co robicie? Aha, czyli to parę minut będzie wzrastała ta wartość. Zrobiłem sobie jakieś 2 tygodnie temu taki wstępny próbę przed testem FTP. Daniel coś takiego nagrał, Shybike. Tam 10 minut staramy się jechać. No i tak przez te 10 minut około 220 udawało mi się utrzymywać. Ale czy uda się przez 20 minut? To się okaże. Teoretycznie powinno się jechać mniej więcej te 20 minut równym tempem. Ewentualnie ciut słabiej zacząć, potem po 10 parę watów dołożyć, jeśli czujemy, że jest siła. Aczkolwiek niby powinno być raczej równo. Tylko że jak się robi taki test pierwszy raz, drugi czy trzeci, a zwłaszcza pierwszy, swojego organizmu za dobrze się jeszcze nie zna i nie wiemy, jak te siły rozłożyć, na ile ich starczy i jak mocno jechać, żeby nie paść. Bo niby po teście mam być wypompowany, ale mam mieć siłę te 20 minut jechać. Zobaczymy. Mogę sobie jakąś muzykę zapuścić, ale to pewnie YouTube znowu by mnie przyblokował, albo by się rzucali o prawa autorskie. Teraz już mi się nie chce nawet schodzić. Zresztą nie powinno się tego testu przerywać. Czasu do czasu gdzieś tam w kolanach stuka, szczela. Stare kości. Łyczek.
dzisiaj z izotonikiem, a nie z żadnym soczkiem. O, i o to chodziło. Teraz mogę 100 watów robić. W końcu doszli do mojego poziomu. Zaraz mnie wyprzedzą. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Tym bardziej nie wiem, czy coś słychać. Jak wiecie, kamerka ma słaby dźwięk. Choć w sumie doszedłem do wniosku, że ten mikrofon może jest za czuły, a nie za słaby. Bo zbiera wszystko. Wszystko, co bym nie chciał, żeby było zebrane. Wysokie tony są bardzo. Dzisiaj ją rozkręciłem. I tam, gdzie się znajduje ten mikrofon, napchałem waty. Takiej kosmetycznej. No i nie wiem, jak się sprawuje. A jeśli chodzi o nagrywanie osobnego audio, jak to niektórzy z Was sugerowali, to znalazłem na YouTubie, pomocna stronka, jakby nie było, poradnik, jak ze starych słuchawek telefonicznych, które mają możliwość rozmawiania przez telefon, połączeń głosowych, jak zrobić taki mikrofon zbiorczy. Po prostu obcinamy słuchawki, zostawiamy tam przewód z pykiem oraz tym mikrofonem, przyczepiamy gdzieś pobliże krtani, czy no tak, żeby ten dźwięk zbierało. I powiem Wam, że pierwsze testy robiłem w domu dzisiaj. Zbiera sporo szumów, ale później trzeba wrzucić w Audacity program do obróbki dźwięku. Darmowy, bardzo fajny. Trochę odszumić i nie najgorzej to wygląda. Oczywiście co innego nagranie domowe. A co innego nagranie na powietrzu, gdzie są samochody, wiatr, stuki, hałasy, chrzęsty ubrania, sprzętu. No jeszcze 61 minut testu. Cały trwa godzina 15, czy jakoś tak. Z czego 20 minut właściwego testu. Znajduje się on dopiero pod koniec. A to będą takie sety kilkunastosekundowe, ale z tego co widzę, maksymalnie 255 W. Mam nabijać. Jest nadzieja, że dam radę. No, dzisiaj, wczoraj pojeździłem, znaczy na MTB. Fajnie było, nagrałem materiał, pogadałem sobie do Was. No jak się można było spodziewać, dźwięk jest do bani. Więc raczej tego nie wrzucę. Ewentualnie coś tam skleję, parę zlepek i tak tylko z podkładem dźwiękowym. A może nie. Za to, no dzisiaj też z FTP, po południu najwyżej jakiś lekki spacerek, a może jutro ma być trochę cieplej, bo dzisiaj mróz dzisiaj, jutro ma być lekko cieplej, to wezmę może MTB i spróbuję z tym mikrofonem, jak to nagranie będzie wypadać.
Obraz zacząłem nagrywać teraz 1080x30. No i mam wrażenie, że jest lepszy, lepsza jakość. Tylko ten dźwięk. No i stabilizacja też. Nie ukrywajmy, na szosie jeszcze tak źle nie ma, ale na MTB drgania są spore. No zobaczymy. W każdym razie, no myślę cały czas nad nową kamerką. Zaczynam lekko tapać. Ale to zakupy już po nowym roku. Jak wspominałem, klucz dynamometryczny, miernik mocy prawdopodobnie. No i może jakaś porządna kamerka. Garmin kusi ceną, nie ma co ukrywać. Prawie 300 zł różnicy między... GoPro kusi ceną. Prawie 300 zł różnicy pomiędzy Hero 5 Black a Garminem Ultra 30. Za tą cenę mam 3 baterie praktycznie. Ale jest pełno filmów na YouTubie o GoPro, o Garminie. Przeważnie to wygląda tak. Unboxing, omówienie, jakiś tam film nagrany ze stabilizacją bez, różnymi rozdzielczościami. Natomiast jeśli chodzi o jakieś porządne testy dźwięku, zwłaszcza w czasie jazdy na rowerze i nawijania, no to jest kiepsko pod tym względem. Jedyne co tam się doszukałem z różnych informacji, to GoPro ma niby 3 mikrofony zbiorcze, ale jak założymy tą obudowę, chociaż to nie jest pełna obudowa, tylko takie trzymadło, bo sama w sobie GoPro jest wodoszczelna. Jak założymy to trzymadło, ten case, to dwa mikrofony przestają nagrywać podobno. Tam ludzie kombinują, lekko tą obudowę, znaczy to trzymadło w tych miejscach, gdzie przykrywa mikrofony, dodatkowe dziurki robią. Poszerzają, nawiercają. No i nie wiem, co mam myśleć właśnie o tym. Czy faktycznie jest tak kiepsko? Czy ludzie mają za duże wymagania? Garmin ma podobno za to jeden mikrofon, ale bardzo czuły, który działa nawet przez obudowę. W Garminie trzeba już mieć obudowę wodoszczelną. ...55 minut do końca testu. ...2 minuty do końca pierwszej rozgrzewki w sumie. Za chwilę będą już mocniejsze jazdy.
się dotlenić. Okno uchylone. O, 140. Chciałem powiedzieć, że okno uchylone. Świeże powietrze wpada, no ale... Wszyscy wiemy, jak to jest z tym świeżym powietrzem. Dobra, maska antysmogowa. 253 stówy. Z wymiennymi filtrami. U mnie to bywa różnie. Nie ma tak tragicznie jak w niektórych miastach, ale czasem się zdarzy dzień, że powietrze gęste. Zaraz na 20 sekund skoczę na 175 W. Tętno wzrasta. Jak ciężko utrafić. Męczące to jest. Thank you.
teraz 5 minut 215. O kurde. Teraz 5 minut na uspokojenie. Wyrównanie pulsu, oddechu. Nie wiem, czy widać ten wykres na dole, ale wyraźnie można zobaczyć, jak jest nierówny. I to właśnie efekt pierwszy raz przeprowadzonego testu. Jak mówiłem, trzeba się go po prostu nauczyć. Nauczyć utrzymywać zadaną moc, a u mnie to strasznie skacze, albo za dużo, albo za mało. No ale jak się nie próbuje, to z samej teorii się tego niestety nie nauczy człowiek. Jeszcze prawie 3 minuty odpoczynku. Potem będzie 5 minut 215, 10 minut 120, 20 minut właściwego testu. No chciałbym minimum te 220 utrzymać. Później 10 minut schłodzenia. I w sumie 46 minut 40 sekund do zakończenia testu. Daniel powtarza przed takimi filmami o testach, o wydolności, żeby skonsultować się z lekarzem, zrobić badania. No ja tego nie zrobiłem. Zaplanowane kompleksowe badania mam na przyszły rok. Sprawdzić, co tam słychać w organizmie. Między innymi też serducho. Więc gdybym nagle, gdybyście usłyszeli huk i że spadam z roweru, to i tak nie zadzwonicie po pomoc, bo nie będzie miał kto tego filmu wysłać. Nie no, jedno jest pewne, jeśli ja bym się poczuł źle, czy ktokolwiek z was w którymś momencie, natychmiast trzeba przerwać. I to nie mówię o bólu nóg czy zniechęceniu, tylko faktycznie reakcji organizmu, który nam sygnalizuje, że stary, zatrzymaj się, przyginasz, coś jest nie tak, to niebezpieczne i tak dalej. Trzeba siebie samego słuchać. W większości przypadków, prawie we wszystkich, nasz organizm jest mądrzejszy od nas. Trzeba znaleźć złoty środek między watami, kadencją i coś tam utrzymać.
90, 100. O. Kierownicy mocno nie ściskamy, nie napinamy mięśni, luźno. Ratują nogi. Trochę więcej. 2 minuty 50. Już wiem, że będzie ciężko. To tylko 5 minut, a to 4 takie po 5. Pętno już się zbliża. A czas jakby się zaczynał w miejscu. Czasami 2 minuty potrafi trwać 5, a 5 jak 10. Już czuję nogi. I nie, że pachną, tylko że zaczynają boleć. Paniaki. Oj. Dostarczyć tlenu. Niech się spala. 24 sekundy. 2. 5. 4. Za 10 minut zaczynamy test. A ja już mam dość. Ja już nie chcę. Sorry.
dobrze być maksymalnie wypoczętym. A ja? Co mamy dzisiaj? Wtorek. W sobotę na szosie zrobiłem 72 albo 4, no nieważne. W niedzielę trochę kilometrów z buta. Wczoraj 21, czy jakoś tam na MTB. A wcześniej też trochę z buta. No i dzisiaj test. I na jutro mam zaplanowane MTB. To w zasadzie nie jest dobrym pomysłem. Idealnie to by było przynajmniej dzień przed, dzień po. Zrobić sobie luz. A nawet dwa dni przed. Ale w życiu nie ma idealnie. Bierzemy to, co jest. Piję tylko izotonika z jakimiś tam BCA i innymi. Swoją drogą jestem ciekaw, czy przed takimi testami ktoś żele energetyczne łyka. Trochę tak jakby oszukiwanie, nie? Wzmocnienie organizmu. Mam nadzieję, że kamerka mi wytrzyma, że to w ogóle nagra, że da się to oglądać. Jeszcze 7 minut odpoczynku. Około 5 minut przed zrobię trochę na stojąco, żeby tyłek odpoczął. Następne 20 minut będzie twardo siedział. No i po tych 5 minutach 215 W zastanawiam się, czy realnie uciągnę 220 przez 20, nie? No było ciężko. Nie wiem, czy starać się jechać cały czas optymalnie, czy stopniowo dokładać. Im mniej wahań w tych 20 minutach, tym dokładniejszy test. Test na 154. Już do 190 dochodziło. U mnie max chyba 194. Nie wiem, czy nie przekroczę. Mówię max, sądząc po tym, co czujniki z jazdy mi pokazują, bo wyliczenia tam 220 minut bieg to nic nie warte. Według tych wyliczeń to powinienem już kilka razy paść na rowerze. Jak się bawicie? O ile ktoś to ogląda? Tylko nie mówcie, że siedzicie w tej chwili z browarem w ręku. Ewentualnie z browarem i paluszkami lub paczką chipsów.
Aha, miałem tyłek dźwignię, no patrzcie. A jak mam zredukować moc? A i tyłka nie dźwignę. Dobra, dźwignę, ale obciążam kolana. Dwie 40. Jak to jest, że czas odpoczynku mija szybko, a czas obowiązków, ćwiczeń, czy pracy, czy lekcji w szkole mijał tak długo? Nie, zawsze tak jest. Przerwa nie wiadomo kiedy się kończy. A tam gdzie dochodzi obowiązek, potrafi się nieraz ciągnąć. 2 minuty. Rozluźnić ręce. Kark. Oczywiście, żeby coś takiego testu było, nie wystarczy go zrobić raz. Najlepiej powtarzać przynajmniej co miesiąc, a w międzyczasie stosować jakiś trening. A najbardziej skuteczny trening to oczywiście interwały. Przynajmniej jeśli chodzi o tutaj wzrost mocy. Ale nie tylko, na kadencje, na sprinty. No i 50. Powiem tak, jak nic z tego nie wyjdzie, to tego nie wstawiam. Nie wiem jak to teraz działa. Fajnie jakby na podstawie tych interwałów co do tej pory poszły. Komputer powiedział mi jaką minimalną mam utrzymać. To by było bardzo pomocne. Dobra, ja się zamykam.
Łyczek. Warto mieć chusteczkę. No, będzie ciężko. Jak się czuję? Tragicznie. Jak wyjdzie średnia 200, będzie dobrze. Sorry. Za ostro zacząłem. Najdłuższe 8 minut w moim życiu.
Wiem, że nie powinienem, ale... Tyłek musiał odtapnąć. A było to złe, bo... od razu spadek mocy. No nie uciągnę. Dziesięć mam dołożyć, oszalałeś? Średnia była 220. A jest 216. Osiem minut. Dobra, ile wyjdzie, to wyjdzie. Aby dojechać. Wstyd teraz zakończyć. Kurde, puls prawie 200. Przekroczony. Sześć minut. Od teraz.
resztki sił. Dołóż mocy, jeśli czujesz się na siłach. Mogę zredukować. Maksymalne tętno chyba 205. Najdłuższe 2 minuty. Jeszcze sekund. Jeszcze 2 waty. Muszę chwilę odsapnąć i dopiero coś powiem.
szkole. Naprawdę warto mieć pod ręką chusteczkę. Nie smarkać na dywan czy na podłogę. Aha, czyli tak jak zaczynaliśmy, tylko trochę odwrotnie. Wchodzimy do coraz niższych wartości na wychodnym. Na rozdziewce podnosiliśmy je. Jeszcze kilka sekund. Okej, podsumowanie. Nie będę pokazywał siebie, bo jestem spocony. Leje się we mnie czerwony jak burak. Tętno ponad 200 skoczyło, więc... Ale przeżyłem. Podsumowanie. Jednym słowem, test nieudany. Test nieudany jako test FTP. Natomiast jako próba, jako nauka, jak najbardziej. Oto jakie wnioski wyciągnąłem. Naprawdę warto być wypoczętym przed. Dzień, dwa, w zależności od waszego wytrenowania. Żadnych obciążeń. Po drugie, warto zrobić ten 10-minutowy wstępny. Ja tak zrobiłem, ale zrobiłem błąd w teście i od razu chciałem jechać całe 20 minut, tak jak pojechałem te 10 na próbie 2 tygodnie temu. I to był mój błąd, bo jak widać na wykresie było, pierwsze 10 minut te 220 się tam utrzymywało, a później coraz słabiej, coraz słabiej. Więc dlatego też uznaję za nie do końca udany. No bo to jednak powinno być 20 minut równego tempa. Tak mnie się wydaje. Jeśli już bym jeszcze raz jechał, to znaczy będę jechał, już się boję, następnym razem, tydzień wcześniej przed FTP, zrobię znowu 10-minutową próbę, żeby mieć punkt odniesienia. I pierwsze 10 minut testu pojadę trochę słabiej niż na tej próbie 10-minutowej. Taki mam plan na następny raz, żeby po 10 minutach ewentualnie dołożyć, zresztą tak jak pisało tam, że czujesz się na siłach, dołóż trochę watów. A u mnie, jak widać, było odwrotnie. Waty leciały w dół. Co jeszcze? Test jest trudny. Nie ma co ukrywać. Jeśli się komuś wydaje, że 20 minut to niewiele, to naprawdę się ciągnie niesamowicie.
jest ciężko. Trzeba się jednak zmuszać do dalszej jazdy. No i trzeba jednak kilka takich testów zrobić, żeby się ich nauczyć, o czym wspominałem zresztą już kilka razy chyba. Bo na tej rozgrzewce było widać, jakie mam problemy z utrzymaniem zbadanych watów. Ewentualnie można się pobawić jakiś wolny dzień. Znaczy ja bym mógł na podstawie tego, co tu jechałem, bo sobie nagrałem i zobaczyć, na jakich przełożeniach, przy jakim oporze. Znaczy nie, inaczej, opór trenażera fajnie, jeśli będzie stały, o ile to jest zwykły trenażer, bo smartem pewnie będzie aplikacja sterować. A jak ja mam 80 watów pole? Nierealne. Czyli opór, powiedzmy, że zostaje ten sam w zwykłym trenażerze. Ale można próbować się pobawić przełożeniami. Jak się jedzie, na jakim przełożeniu, czy żeby uzyskać te 265, 180, 220 i tak dalej, i tak dalej. Powinien mniej więcej zapamiętać, nauczyć się naszego roweru. Jeśli bredzę, to sorry. Ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Może będzie ciut łatwiej wtedy przy drugim teście, kiedy będziemy wiedzieć, że na przełożeniu tam, nie wiem, na oporze na przykład 4 i przełożeniu tam 2,5 z kadencją taką i taką jedziemy tyle i tyle watów, nie? Wtedy łatwiej utrzymać. A może nie. No coś w tym chyba jest. Dobra, to możecie chyba wyłączyć. Faktycznie zaczynam bredzić. 60 watów, tak. Jak stanę w miejscu, to będę jechał 60 watów. Teraz zobaczymy. No i zobaczcie, jak ciężko. Prawie korbami nie kręcę. Kadencja 50 to około 60 lat. 55. Tak jakbym w miejscu stał. Ja tak nie umiem, sorry. Może mi się ręka nie będzie trzęsła. Co ty robisz? To jakieś bzdury. Dobra, wyślemy to na Strawę. Pośmiejecie się ze mnie.
się wygląda. Teraz już ok. Wnioski? No to co powiedziałem, nie będę się powtarzał. Faktycznie lepiej trochę słabiej zacząć i później waty dokładać, niż tak jak ja zacząłem mocniej i zacząłem zjeżdżać. Nie czuję się źle, a to znaczy, że test też się nie... To jedna z oznak, że test nie do końca udany, bo powinienem podobno tu żygać po podłodze. Aczkolwiek równie lekko boli, więc wysiłek był. Jeśli obejrzeliście, dajcie łapkę wspierającą, żebym zrobił następny, żebym przeżył. Dzięki za obejrzenie. Na razie, trzymajcie się. Hej!